Witamy serdecznie, łączymy się z Brukselą. Naszym gościem o poranku jest pan Marcin Korolec, były minister środowiska, obecnie dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki i prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Niech nam pan łaskawie mnie oraz naszym słuchaczom wyjaśni, czy to oznacza, że no, za te 12 lat będziemy mogli kupić tylko elektryka? Za 12 lat, 31 grudnia 2034 roku będą musiały być wycofane z salonów sprzedaży nowe samochody spalinowe. Od 1 stycznia będą mogły być w salonach sprzedawane nowe tylko samochody elektryczne lub wodorowe. Natomiast w dalszym ciągu do śmierci technicznej będziemy mogli używać czy handlować samochodami, które już będą wtedy na rynku z samochodami spalinowymi, z samochodami tradycyjnymi. Czyli jeśli ja za 5 lat kupię samochód z silnikiem spalinowym, będę nim jeździł tam powiedzmy przez 9 lat, to co mogę z tym samochodem zrobić? Będę mógł nim jeździć dalej? Będę mógł go sprzedać? Czy jak pan mówi, do śmierci technicznej? Będzie pan mógł na pewno nim jeździć. Jak bardzo będzie on atrakcyjnym przedmiotem za 15, za 16 lat, to nie wiem, bo myślę, że samochody elektryczne do tego czasu będą znacznie, znacznie tańsze i ich ładowanie będzie znacznie, znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia nawet w Polsce. W związku z tym te samochody będą tracić na wartości, ale będą normalnie w obiegu, aż po Czyli teoretycznie będę mógł go sprzedać, będę mógł też kupić jakiś samochód z silnikiem spalinowym. Używany, tak. Z drugiej ręki, tak. No, nasi słuchacze mają ogrom właśnie wątpliwości. Pisali do nas wczoraj i zadawali konkretne pytania w tej sprawie. Na przykład, co z ludźmi, którzy kupują samochody za 5 czy 7 tysięcy, aby dojeżdżać do pracy? Cytuję, to nie jest ignorancja ekologii, ale po prostu realia życiowe. Ile teraz kosztują samochody elektryczne? Ile będzie kosztowała naprawa tych samochodów? Jakby pan odpowiedział? Ja bym odpowiedział po pierwsze w ten sposób, że może dwie rzeczy. Pierwsza, że dzisiaj nowe samochody z salonu i tak przeważnie kupują firmy, a osoby prywatne kupują samochody w drugim, w trzecim albo w czwartym obiegu. Więc normalnie osoby fizyczne kupują samochody używane. To jest statystyczna prawda. W związku z tym ten rynek samochodów używanych też się będzie rozwijał i samochody elektryczne używane będą w obiegu i one mają szansę być nawet tańsze od samochodów spalinowych w tym sensie, że dzisiaj się uczymy tej technologii, producenci muszą zainwestować w nowe fabryki i tak dalej i to jest drogie. Ale jeżeli przypomnimy sobie historię z telefonami komórkowymi, które były kiedyś dostępne jedynie dla wybranych biznesmenów, a dzisiaj telefon komórkowy dostaje dziecko na komunię, to będzie bardzo podobna historia. Ten temat będziemy oczywiście kontynuować. Były minister środowiska, obecnie między innymi prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych Marcin Korolec zostaje z nami już wyłącznie w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchaczy, którzy byli z nami w RMF FM. Za chwilę zapytam też o to, jaki los czeka motocykle. Także co jeśli z jakiegoś powodu zabraknie prądu w krajowej sieci? Nasze radio internetowe znajdziecie na RMF24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Wryński, zapraszam. No właśnie, panie ministrze, jest też pytanie, jeżeli chodzi o kwestię ładowania. Ile czasu poświęca się na to ładowanie i co z kolejkami? No, jak nagle kilkanaście tysięcy urzędników będzie tankowało swoje pojazdy kilka razy dziennie? No, ja myślę, że samochody elektryczne to ładuje się zupełnie inaczej niż samochody tradycyjne. Ja mógłbym powiedzieć, że ja ładuję samochód elektryczny kilkanaście sekund. Jak przyjeżdżam do domu, to wkładam wtyczkę do prądu, a jak startuję rano, jadąc do pracy, to wyjmuję tą wtyczkę z gniazdka i w ten sposób po nocy mam wystarczająco dużo prądu, żeby jeździć cały dzień, bo około 100 kilometrów on się przez noc ze zwykłego gniazdka jest w stanie naładować. Ale to może jest
to może jest humorystyczne. Jest pytanie, wie pan, czy w ciągu 12 lat jesteśmy w stanie tak przestawić naszą sieć krajową, na tak naszą energetykę, żeby ona była wydolna, żeby tutaj zaraz nie było tak, że no, nie będzie w jakichś godzinach możliwości po prostu ładowania tych samochodów. Ja myślę, że to jest absolutnie możliwe. To po pierwsze, wystarczy popatrzeć na boom fotowoltaiczny w Polsce. Jeżeli nie będziemy wydawać pieniędzy publicznych na takie inicjatywy jak przekop Mierzei Wiślanej, tylko będziemy koncentrować wydatki na to, co naprawdę jest ludziom potrzebne, no to mi się wydaje, że tu nie ma żadnego problemu. Ten rozwój będzie następował stopniowo, to nie będzie z dnia na dzień. Ten rynek rośnie powoli. Są pewne cele, które są zadane krajom członkowskim w osobnym rozporządzeniu dotyczącym infrastruktury, także ta infrastruktura się będzie rozwijać. 12 lat to jest szmat czasu. No rozumiem, że kraje typu Niemcy, Francja, pewnie także Polska dadzą sobie radę. No pytanie jest, co z tymi najbiedniejszymi krajami Unii Europejskiej? A może Unia zamierza tutaj pompować pieniądze w jakiś sposób, żeby wszyscy się przygotowali w tym czasie? Ja myślę, że to jest bardzo dobry temat na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Obecny budżet się kończy bodaj w 2026 roku. I tak jak kiedyś rozwój regionalny polegał na tym, że budowaliśmy nowe drogi, tak myślę, że rozwój regionalny i spójność regionalna będzie zupełnie mierzona innymi wartościami i to, co pan mówi, będzie na agendzie europejskiej. Także wydaje mi się, że ta nowa komisja, która przychodzi od 2025 roku, to będzie miała absolutnie na agendzie to, w jaki sposób zrealizować inwestycyjnie te zadania, które zostały określone w Zielonym Ładzie regulacyjnie. A teraz mamy następny etap, który będzie polegał na wybudowaniu odpowiednich inwestycji. A nie ma pan takiego wrażenia, że jednak wyzwanie jest gigantyczne, a z kolei czasy bardzo ciężkie? Pytanie, czy to jest jakby dobry moment na to, żeby rozpoczynać taką trudną drogę dochodzenia do takiej zmiany? Absolutnie gigantyczne i to jest najszybsza transformacja, która jest założona w historii ludzkości. Ten 2050 rok jako rok neutralności klimatycznej Europy, to takiej transformacji w ludzkości, ludzkość jeszcze nie była świadkiem. Natomiast jeżeli pyta pan o to, czy damy radę, to chcę powiedzieć, że w 2022 roku Polacy zamontowali 200 tysięcy pomp ciepła. Więc to, czy my jesteśmy w stanie, czy nie, i czy to jest technicznie możliwe, to mi się wydaje, że ta mobilizacja, która nastąpiła w zeszłym roku w związku z wojną, pokazuje, że jesteśmy w stanie to zrobić. A jeżeli chodzi o rachunek makroekonomiczny, to dla państwa typu Polska, Niemcy, zwykłego państwa europejskiego, przestawienie się z importu ropy naftowej na to, żeby wytwarzać w kraju prąd, jest strukturalnie korzystne ekonomicznie. A jeżeli popatrzymy, że jesteśmy również krajem przemysłowym, to Polski Instytut Ekonomiczny obliczył, że my na tej transformacji jesteśmy w stanie zyskać dodatkowe punkty PKB. Natomiast całe tło i cały powód, dla którego to robimy, to jest zbliżająca się i grożąca nam katastrofa klimatyczna. W związku z tym nie mamy za bardzo wyjścia, żeby tego nie robić. Były minister środowiska jest naszym gościem w Radiu RMF24. Panie ministrze, w 2026 roku planowana jest rewizja rozporządzenia dotycząca zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych. Jestem przekonana, że do tego czasu w Unii zrozumieją absurd tej decyzji. Plany w tym zakresie zostaną zweryfikowane. Tak mówi obecna minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Pan też się spodziewa, że może dojść do zmiany tej decyzji? Pani Anna Moskwa była jedyną minister, która głosowała przeciwko temu rozporządzeniu. To prawda. I wydaje mi się, że to jest wystarczający komentarz do perspektywy
którą przedstawiła pani minister. Ale żeby skomentować to stanowisko, chcę powiedzieć, że myślę, że w 2026 roku nasza świadomość tego, jak bardzo jesteśmy zagrożeni zmianami klimatycznymi, się tylko zwiększy. To pierwsze, a ilość inwestycji, która zostanie dokonana od dzisiaj do 2026 roku w fabryki baterii, silników do samochodów elektrycznych, stacji ładowania i tak dalej, tylko się zwiększy. W związku z tym ta możliwość realizacji celów będzie łatwiejsza za te 3 lata od dzisiaj i w związku z tym nie widzę powodu, dla którego Czyli płonne są nadzieje minister Moskwy. No 1,27, to tak mniej więcej bym to określił. Mhm. Mówił pan jakiś czas temu, że no już za kilka lat ceny samochodów elektrycznych i spalinowych wyrównają się, a kupowanie tych drugich straci ekonomiczne uzasadnienie. Podtrzymuje pan to zdanie? Rynek sam to wyreguluje? Na tym polega mechanizm tego rozporządzenia, bo producenci, żeby móc sprzedawać samochody spalinowe, będą musieli sprzedać określony procent samochodów zeroemisyjnych. I w tym sensie to jest ich głowa, jak oni to zrobią. I to jest w zasadzie sprawdzony mechanizm, bo dzisiaj funkcjonujące samochody elektryczne na rynku są wepchnięte przez producentów, dlatego że muszą wyrobić pewną kwotę zadaną w przepisach europejskich. I to jest sprawdzony mechanizm. Jaki jest docelowy jakiś taki pułap cenowy, jeżeli chodzi o samochody elektryczne? No na przykład właśnie za te 12 lat. To znaczy, jakie pieniądze trzeba będzie mieć, żeby kupić sobie nowy samochód elektryczny? Bo dziś to jest, no wie pan, jednak luksus. Wie pan co, za 12 lat, to ja mam nadzieję, że będziemy obliczać te pieniądze w euro, a nie w złotówkach, ale nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Mamy inflację, mamy tyle różnych czynników. Ale jak rozumiem, procentowo się to jakoś zbliży do naszych możliwości, tak? Ale znaczy w sensie będzie musiało być na poziomie nowego samochodu dzisiaj tradycyjnego sprzedawane albo nawet poniżej tej kwoty. Mi się wydaje, że zasadnicze pytanie jest nie to, czy my zdążymy jako świat, tylko czy my zdążymy jako Europa. I czy te samochody będą samochodami europejskimi, czy to będą samochody koreańskie, chińskie, czy jakieś inne. Więc to jest, mi się wydaje, zasadnicze pytanie. No a jakby pan odpowiedział na to pytanie? Dziś jesteśmy przygotowani jako Europa? Mówił pan, zdaje się, jakiś czas temu, że jest problem z produkcją baterii do aut elektrycznych w Europie. 2/3, zdaje się, produkuje się dziś w Azji. To są stare statystyki. Największe inwestycje w produkcję baterii dzisiaj są w Europie dzięki European Battery Alliance. Także ta największa fabryka w Europie baterii, chyba największa na świecie albo druga największa na świecie, jest w Polsce pod Wrocławiem. Także te inwestycje w baterie się pojawiają. Te technologie będą absolutnie tanieć. Panie ministrze, jest sporo pytań od naszych słuchaczy. Jako że już prawie 19 minut po godzinie 7, to pozwolę sobie zadać kilka. Pan Dariusz pisze, co z zasięgiem pojazdów elektrycznych? Być może technologia się zmieni, ale jak nie, to co? No teraz już 3 razy trzeba ładować samochód, aby dojechać na południe Polski, a co dopiero, jakby się jechało na południe Europy? Ja jeżdżę samochodem elektrycznym od 2017 roku i wtedy, jak taki samochód, który wydawał się pierwszej klasy, to miał zasięg około 200 km. Dzisiaj jeżdżę samochodem elektrycznym kupionym wziętym w leasing w zeszłym roku. I on ma zasięg około 500 km, a w przyszłym roku wchodzą na rynek samochody, które będą miały zasięg około 700 km. W związku z tym się uczymy tej technologii, ona się zwiększa i także to myślę, że
700 kilometrów to jest wystarczający jednak zasób, żeby uznać to za przedmiot taki jak samochód tradycyjny. Nasi słuchacze dopytują również, co z motocyklami. Czy nimi będzie można jeździć po 2035 roku? Myślę o tych z silnikami spalinowymi. Jeździć będzie można absolutnie. Będzie można nimi handlować, tylko... Nie będzie można kupić nowego. Nowego nie będzie można kupić, tak. Mhm. Dobrze, teraz mail od pana Pawła. Jeśli dojdzie do zakazu sprzedaży samochodów spalinowych nowych, będziemy do skutku łatać samochody już zarejestrowane, staniemy się drugą Hawaną, być może będziemy nowe auta spalinowe rejestrować na Ukrainie, w Turcji albo w innym kraju poza Unią. No i tutaj będziemy nimi jeździć. Będą samochody homologowane jako ciężarowe, bo ich zapewne zakaz dotyczył nie będzie. Na pewno poradzimy sobie my, Polacy. No to po kolei będziemy drugą Hawaną? Ja myślę, że te samochody nie będą mogły być rejestrowane na Ukrainie, bo ja myślę, że za te 12 lat Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym taka ewentualność odpadnie. Ja myślę, że mówi to osoba, która nie używa samochodu elektrycznego i nie wie, że to jest dużo przyjemniejsze jeździć samochodem elektrycznym i że to nie ma się co nastawiać na to, żeby walczyć ze zmianą i nie ma co się przywiązywać do tego, do takiej przysłowiowej dorożki. Znaczy, kiedyś też wszyscy mówili, że dorożki nie są do wymiany i że nie będą ludzie jeździć z samochodami. To jest podobna zmiana. No. Przed sekundą dosłownie spadło do nas pytanie na skrzynkę mailową. Rynek samochodów elektrycznych używanych praktycznie nie istnieje ze względu na to, że auta elektryczne nie da się naprawiać przy kolizjach. Muszą być utylizowane, wystarczy spojrzeć na taki kraj jak Norwegia, dużo bogatsze od naszego, a nie dają sobie rady z autami powypadkowymi elektrycznymi. Pan Przemysław pisze, co pan o tym sądzi, jak pan się tutaj ustosunkuje? Ja myślę, że rynek używanych samochodów elektrycznych dzisiaj rzeczywiście jeszcze nie istnieje i to myślę, że z jednego podstawowego powodu. Samochód elektryczny dzisiaj, taki jak mówiłem o moim doświadczeniu, że jeździłem samochodem, który miał zasięg 200 kilometrów, to jak próbowałem go sprzedać, to nie było bardzo wiele chętnych osób, bo na rynku już były samochody, które jeździły 400, prawda? Więc ta... A jak pan się ustosunkuje do pytania? Znaczy, w tym sensie bardzo ta technologia się uczy. Jeżeli będzie zasięg około 700 kilometrów, 500-700 kilometrów, to wtedy ten rynek używanych samochodów się rozwinie. Natomiast ta plaga kupowania przez Polaków samochodów, które na placu są po wypadkowej i w zasadzie nie przypominają samochodu i potem z tego się w jakimś zakładzie czy stodole składa jakiś coś, co przypomina samochód, jest po prostu niebezpieczne. W związku z tym to, że będziemy jeździć bezpieczniejszymi samochodami, które nie są powypadkowe, tylko po prostu używane, no to tylko lepiej dla Polaków i dla polskiego bezpieczeństwa. No wie pan, dziś jak coś się wydarzy w samochodzie, można to zawieźć do mechanika i on to naprawi. No a tutaj wygląda na to, że trzeba będzie kupić nowy. Nie, no ale to nie jest tak, że każda stłuczka powoduje konieczność wyrzucenia samochodu do kosza. No to tylko pod warunkiem, że zostanie naruszona bateria. Ale myślę, że też że tak powiem, ten... punkty serwisowe się do tego czasu rozwiną. No to jest szmat czasu. Panie ministrze, jeszcze jeden problem. Tabor komunikacji miejskiej. No koszt jednego autobusu elektrycznego jest obecnie naprawdę spory. Zdaje się, że najtańszy jest bodaj za 2 miliony złotych. Więc koszty ich wymiany to będą miliardy. Kto to udźwignie? Kto to udźwignie? No, mogę powiedzieć tylko tyle, że koszty bez przerwy spadają. Na nas.
Nie, nie na nas. Nie, nie. Koszt, proszę popatrzeć na krzywą uczenia się ceny. Naprawdę. To jest. Te baterie są po prostu coraz tańsze. To prawda, że autobusy w komunikacji publicznej elektryczne są kupowane z dotacją. Tak, wszystkie tak, takie są kupowane. Natomiast to jest z korzyścią dla jakości powietrza w miastach i dla naszej. Panie ministrze, jest pytanie, czy my nie idziemy w złej kolejności trochę? No może jednak najpierw powinniśmy zadbać o czystą energię, na przykład w Polsce, a dopiero później iść w taką rewolucję. Ale my mamy teraz jakąś taką, taki sport narodowy, żeby się dyskutować, czy wiatrak powinien być 500 czy 700 metrów od domu, czy ileś. Jak ograniczyć produkcję prądu z paneli fotowoltaicznych i tak dalej. Mi się wydaje, że ta decyzja, która została podjęta te kilka dni temu, ostateczna co do sprzedaży, zakazu sprzedaży samochodów spalinowych, jest wystarczającym argumentem do tego, żeby w ogóle zmienić sposób myślenia i żeby robić grupy robocze samorządu, rządu, ekspertów, w jaki sposób postawić najwięcej możliwie wiatraków w Polsce, w jaki sposób można w Polsce postawić możliwie najwięcej paneli fotowoltaicznych i jak polską energetykę wyciągnąć z tego XIX-wiecznego mindsetu i przestawić na XXI czy XXII wiek. No, to tutaj naprawdę musimy postawić kropkę. Były minister środowiska, obecnie dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki i prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, pan Marcin Korolec. Bardzo panu dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo.